Witajcie kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chociaż jest poranek, chłodny poranek, to jednocześnie mamy Dzień Pański, niedziela. Planujemy dużo różnych aktywności duchowych, między innymi najważniejszą dla nas, jaką jest Eucharystia Niedzielna. Więc żebyśmy przyszli do Kościoła przygotowani, żebyśmy przyszli wzmocnieni tym, co już będzie doświadczeniem rozważania Jego Słowa. Najpierw idziemy do Jezusa. Witaj umiłowany na początku tego dnia. Chryste, który jesteś drogą, prawdą i życiem, o którym tak wiele wiemy, a który jednocześnie nieustannie pozostaje tajemnicą, którego wielu spośród nas doświadczyło, a jednocześnie tak bardzo pragniemy Ciebie doświadczać, który tak wiele mówisz, a jednocześnie mamy niedosyt w słuchaniu Twoich słów. Święty Albert Wielki, cytowany przez nas wczoraj, napisał między innymi tak. Prawdziwa i najwyższa uczoność polega na rozpoznawaniu i smakowaniu Boga. Poznać Go rozumem rozjaśnionym przez wiarę, zasmakować wewnętrznym uczuciem płonącym miłością. Trudno dzisiaj nie było mi połączyć tego fragmentu z niedzielą, Twoim dniem, Jezu, ósmym dniem, jak jest nazywany pierwszy dzień tygodnia, nowym stworzeniem, nowym, całkowicie nowym początkiem, bo przecież zmieniłeś bieg historii. Działaj w nas, Jezu, i odkrywaj, co to znaczy stawać się podobnym do Ciebie. Ktokolwiek chciałby między Wami być pierwszym, niech będzie sługą wszystkich. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. To jest przedziwna tajemnica miłości. Odwrócenie porządku, całkowite odwrócenie porządku. Dlaczego? No bo ten, który rządzi światem, przychodzi w ubogiej betlejemskiej grocie. Ten, który ma moc właściwie na jedno słowo zmienić cały bieg historii, zajmuje ostatnie miejsce. Ten, który powinien być noszony w lektyce. No tak trzeba by było to powiedzieć, żeby chyba najlepiej oddać to, co moglibyśmy o nim powiedzieć. Klęka i umywa nogi. Przecież to jest szaleństwo po ludzku. Odwraca bieg historii. Od jego przyjścia na świat właśnie świat się rozpoczął. Wiem, mówię trochę skrótem. Świat się rozpoczął. To znaczy liczymy chociażby lata od przyjścia Chrystusa na świat. Nie mówię tutaj o sposób naukowy o stworzeniu absolutnie, chociaż jest to całkowita, niepodważalna przemiana, która się dokonuje wobec miłości, którą Bóg okazuje w Jezusie Chrystusie. Jego wcielenie, narodzenie, potem by mogła się dokonać Pascha, śmierć i zmartwychwstanie. No ale zatrzymujemy się dzisiaj na tym ostatnim miejscu. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, mamy nieustannie poczucie tego, że się nam coś należy. Mamy poczucie tego, że właściwie mamy coś znaczyć. Ja nie wiem jak wy, ale ja zobaczyłem wiele razy w moim życiu, że robiłem coś, dlatego że, no, żeby ktoś był ze mnie zadowolony. Żeby zostawić po sobie ślad. Oczywiście motywacją, intencją było oddawanie chwały Panu Bogu, ale gdzieś z tyłu ciągle próbowało się wciskać to, no, żeby rzeczywiście było coś dobrego zrobione, co zostanie. Ale przecież najistotniejsze nie jest to, co po nas zostanie.
kontekście tego, czy zrobimy jakieś wielkie dzieło, czy mniejsze dzieło. Co mają powiedzieć ci, którzy nie mają możliwości działania na większą skalę? Co mają powiedzieć ci, którzy urodzili się jako chorzy? Gdyby wartość człowieka mierzyć tym, co on zrobił, byłoby to bardzo, ale to bardzo słabe. Więc czym mierzymy wartość człowieka? Słuchajcie, mamy wartość sami w sobie przez to, że istniejemy. Masz wartość, nawet gdybyś nic nie uczynił. Jesteś dzieckiem, ukochanym dzieckiem Boga. Czy to nie jest szaleństwo miłości? Bóg mówi, wow, zawiało. Bóg mówi, kocham Cię, Tyś jest mój Syn umiłowany, tak jak powiedział do Jezusa. Tyś jest mój Syn umiłowany. Czy to znaczy, że my nie mamy działać, że my nie mamy tworzyć cywilizacji miłości? No nie. Mamy tworzyć cywilizację miłości, mamy działać, mamy angażować się, mamy dać wszelkie możliwe siły do tego, żeby pomnażać talenty, żeby iść tą Bożą drogą, iść za Nim. Ale musimy pamiętać, że siła i wartość nasza nie zależy od tego, co zrobimy. Nie zależy. Czy damy sobie spokój z tym, żeby zasługiwać? To jest trudne. Powierzyć się Bożej opatrzności, mieć wolność od tego, ile zrobię, szukając do zrobienia tylko tego, czego On oczekuje i robiąc to, czego On pragnie. Ile się wtedy pozmienia różnych sytuacji w naszym życiu? Na ile mniej zajmiemy się pracą, bo będziemy mieli czas dla innych? Na ile więcej będziemy widzieć człowieka, nie widząc tego, czy ten człowiek coś może nam ofiarować, czy nie? Na ile więcej będziemy z ogromnym zaangażowaniem wykonywać nasze obowiązki? Dlaczego? Bo będziemy patrzeć, że robimy to dla Niego, a nie dlatego, czy ktoś nas widzi, czy nie. Czy nie jest to zaproszenie, tęsknota, Jego tęsknota złożona w nas, abyśmy ufając Mu widzieli, że On najdrobniejszą rzecz z naszego życia naprawdę widzi. Ach, ta miłość Boga. Albo będziemy w niej mocno zakorzenieni i z niej będzie wynikało nasze uniżenie i służba, albo przez całe życie będziemy zasługiwać, myśląc, że w ten sposób siebie dowartościujemy. Przecież nie o to chodzi. Kochani, dziękuję Wam za zrzutkę, która trwa. Dziękuję Wam za to, że chcecie partycypować, uczestniczyć w tych kosztach przygotowywania filmików. I dzisiaj na całą niedzielę i wszelkie dobro, które z tej niedzieli będzie wynikało, na każde zaangażowanie, z serca Was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Do zobaczenia jutro.